Dzięki sponsorowi dzisiejszego filmu przez najbliższy miesiąc nie będę musiał żreć trocin. Także zapraszam was na owskins.com, gdzie z kodem diabeł dostaniecie 10% więcej przy pierwszej wpłacie. A teraz zapraszam do odcinka. Umamli! Okej. Znowu zdrajca, imposter. Róbmy sobie taski, po prostu. Chodźmy wszyscy, wszyscy. Wbijmy się tak samo, bo Bloody i Madzia będą pewnie robili tego samego taska, co wcześniej. Nie wiem, czy ja mam admina? Chyba mam. Swipe card. Nie mam pojęcia, co tu chodzi w tym momencie, w tym tasku. Aha, to mi po prostu pokazuje, gdzie są wszyscy. Dobra, jest jedna osoba, która jest z tyłu. Nie mogę się teraz od nich oddalić, bo oni będą dokładnie wiedzieć, że to ja jestem. I będzie oczekiwanie w tym momencie. A jedna osoba nie jest w stanie wykonać wszystkich tasków. Spoko, Zacha się pierwszy wykruszył. Musimy grać w grę, to jest najgorsze, bo oni teraz będą biegali wszyscy razem. Tego się najbardziej obawiam. Tego się najbardziej obawiam, widzowie. Dobra, nie ma co. Uciekamy. Musimy się odbić od nich jakoś. Jest Miki. Nie mogę walnąć Mikiego. Stoisz w miejscu, ale nie mogę, dobra. Są we dwójkę znowu. Nexe i Bloody, znowu ta sama taktyka. Kurde, mogę walnąć Mikiego, wejść do Venta i teleportować się gdzieś dalej. Mam jeszcze wciul czasu, jeżeli chodzi o taski. Ciężko, teraz już inaczej grają, bo wiedzą na czym polega gierka, nie? Vent. Przejdź. Czy to znowu jest Nex? Nie. Nex jest znowu padł? Biedaku, cały czas na początku. Znalazł ciało. Sirius talk. Zacha przebiegł obok mnie i mnie olał kompletnie. Palcie gumę! Znaczy, ogólnie to jest dziwne, że przecież Bloody cały czas z Nexe biegał. Znowu mieli tą samą taktykę na... Ja biegłem z Mandziem. Z Mandziem? Tak. Ja widziałem, że z Nexe. Bloody biegał za mną. Tak, to prawda, Bloody za mną biegał, ale ja szedłem w dół, żeby wyrzucić śmieci i zrobiłem kółeczko takie wokół. I zauważyłem, że Miki zrobił 3/4 tego kółeczka ze mną, ale podczas końcówki tego kółeczka się zatrzymał i miał takie, okej, to będzie podejrzane, jeżeli zrobię z nim kółko. Dobra, ale ogólnie nie, ja widziałem, że Zacha się pierwszy wykruszył, był z kimś Zacha. Patrzcie, byliśmy w głównym pokoju, tam gdzie było w admin roomie chyba, czy jakoś tak. Wszyscy zaczęliśmy grać w tą samą grę, każdy siedział na samym środku i Zacha się jako pierwszy wykruszył spod stołu. No ale no po swipe, no stary, no miałem inne zadania. No okej. Okay. Mi wydaje się, że jest to Miki. Razem jako grupa mamy cały czas chodzić? Mi się wydaje, że jest to Miki. No tak, na pewno nie jest to Mandzio, bo robił zadania. Mandzio robił cały czas zadania, więc to nie jest Mandzio. Ja też się nie uważam za winnego, bo byłem z Mandziem, więc jedyną opcją to jest... dla mnie są trzy opcje, szczerze mówiąc. Aktualnie, nie mam opcji. Ogólnie Mikiego widziałem jeszcze. Jak byliśmy po prawej stronie, też był taki, że chodziliśmy wszyscy dwójkami. Wszedłem na dole, Miki siedział w miejscu i się nie ruszał, więc odbiłem i uciekłem od razu od niego. A ty siedział na dole w miejscu? Kurde, wiesz co, w prawym dolnym rogu wcześniej siedział. W prawym dolnym rogu? Tak. A bo ja ciało znalazłem przy reaktorze po lewej stronie. To kto był po lewej stronie? No to w prawym dolnym, nie w lewym dolnym, tak? Prawym dolnym był Miki, mógł przejść, no kurde, nie wiem. Tam mnie w ogóle nie było. Nie zdążyłby. Że my to widzieliśmy. Młyn po prawej stronie, ja go widziałem, to gdzieś było na początku gry. Ja skipuję. Ja też skipuję, nie mam jakby stuprocentowej pewności. Trzech podejrzanych. Ale Miki na diabeła oczywiście. Okej. Diabeł na Mikiego, żeby sobie. Tak. Okej, zapamiętajmy to. Zawsze można, wiecie, emergency meeting zrobić. No jest skip, znaczy nie wiemy, czy oni byli mordercami, czy nie. Dobra, wyciszamy się. Dobra, zadanie. Dobra, gdzie mamy questa? Weapons, na prawo. Trzymajmy się, znowu jest ta sama taktyka. Pomieszajmy mi trochę w głowach, widzowie. Trzymamy się trójki. Jeden z nas odbija, tylko i wyłącznie. Mandziokę będzie trzeba najbardziej zmienić. Bladiego będzie raczej lightowo. Chodzi, trzeba zagrać trochę na główce Mandzioki. Chodźmy z nim na questy. Zobaczmy, czy mamy tu questa. Mamy, Electricala, fake quest, kozak.
Sabotaż. Oni nie mają pojęcia, że ja sabotażuję chyba w tym momencie te rzeczy. Grajmy im na głowie. Najgorsze jest, że ja nie wiem, gdzie jest. Jest Miki. Jest czwarta osoba, Cox. Sabotaż, co możemy sabotażować? Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie kafeteria do wyrzucenia. Chodzimy znowu czwórkami, to nie jest dobre wyjście. No i poszli na górę, tu są. Kurde, muszę jakoś odbić od nich. Jest Zacha. Dobra, musimy teraz Mikiego znaleźć na szybko. Musimy pokonać Mikiego, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Poszedł gdzieś w górę, odbił. Musimy iść robić niby swoje questy. Zacha był w ogóle odcięty. Jak mogłem pierdzielnąć w tym samym czasie, ale wiem, że Madzio na pewno był od razu podejrzewał mnie o cokolwiek. Kurde, jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo przejść. Wskoczmy do Venta. Wskoczmy na górę. Went góra. No nie jest dobrze. Trzymają się razem. Trzymają się bardzo, 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 bardzo mocno razem. Musimy teraz walnąć kogoś na szybko, bo inaczej będzie problem z taskami. Jest bardzo, bardzo dużo czasu. Sabotaż. Walnijmy sobie na reaktor. Sabotaż. Cox. Nie są w stanie go wyłączyć. W tym momencie są. Przejdźmy z dołu. On jest na górze. Przejdźmy z dołu. Wyłączyli. Dobra, nic się nie stało. Mamy deduwę jedną. Zdążyliśmy obiec dookoła. Wszystko będą myśleli, że schodzimy z... Usom. Dead body reported. Aha. Okej. Okay. Ja cały czas biegałem z Bladim. Później spotkaliśmy Zachę. Debiu. I rozdzielił się od nas kto? Diabeł. Ja debiu. Cały czas z wami byłem i Zacha biegł w góry. Razem z Nikim biegli z góry. Rozdzieliłeś się, pobiegłeś w górę. No bo cały czas byliśmy we dwójkę. Ja zrobiłem jednego questa przez całą wasze wejście. Ja z Zachą zrobiliśmy reaktor, naprawiliśmy. Chodziłem cały czas z wami. Ja naprawiłem reaktor. Chodziliśmy we trójkę na samym początku, cały czas. Słuchajcie. Ale posłuchajcie mnie. Na samym początku cały czas robiliśmy questy. Biegaliśmy we trójkę. Biegaliśmy we trójkę. I cały czas próbowałem schodzić za wami, żeby robić questy, ale w którymś momencie ja miałem tylko jednego questa zrobionego, aby biegliście do trzeciego czy czwartego. Musiałem od was odbić. Ratowaliśmy, wiesz, reaktor. No według mnie był podejrzany tylko Miki, ale no teraz to już nie mam podejrzeń w ogóle, no bo Miki jest wybity. Zacha, bo co ty teraz robisz? Ty reaktor teraz też ratowałeś, tak? Przecież ja z tobą ratowałem reaktor. Jakie było zadanie, żeby uratować reaktor? Tylko, to trzeba było... Po lewej stronie dwie rzeczy trzeba było wyłączyć. Dobra, to jest Zacha. Nie, to jest Diabeł, on włączył reaktor, Zacha był z nami. Jak? Ale kiedy ja miałem włączyć reaktor? Co ty gadasz, stary? Zresztą, dobra, gdzie było ciało? Dobra, panowie, gdzie było ciało? Był cały czas z nami. Gdzie było ciało? Gdzie było ciało? Na górze. To ja biegłem od dołu do was, jak się kończyła runda, byłem na dole, od dołu wchodziłem i w lewą stronę. Zacha nie mógł z reaktora stopić, ponieważ... No nie wiem, według mnie to jest Zacha. Bym go wziął, stopił i naprawił. Ale jak? Zacha, nie mogłeś naprawiać... Zacha, nie mogłeś naprawiać reaktora, bo dwie osoby są tylko potrzebne do reaktora. Ja naprawiałem reaktor. Ale pobiegłem wtedy. Byłem razem z wami. Bladis razem ze mną. On był razem z nami. Tylko no nie wiem, mimo to jest Zacha. Stopić reaktor. Dobra, ja dobra. Słuchajcie, to jest tak. Ja głosuję na Diabła, ale jestem przy środku. Jeżeli się nie uda, to od razu biegnę i robię emergency meeting i głosujemy na Zachę. Okej, okay, może być. WIN! Nie, to było oczywiste, dlatego że Zacha cały czas był z nami i on nie mógł z tego reaktora doprowadzić do tego stanu. Myślałem. Ale jak? Nie, posłuchajcie, reaktor mogłem włączyć z każdej części mapy w ogóle. To nie jest na tej zasadzie, że... Ale musi być urządzenie jakieś. Nie musi być! Za każdej części mapy możesz to włączyć. Słuchaj, Bladii, jeszcze nie byłeś tym. Impostorem. Nie wiem, chłopaki, początek gry. Podchodzę, robię zadania. Pierwsze, co robię, to zostaje kosę w żebra. No bo oni są biedni, no to nie moja wina, stary, że tak się wykładasz. Szukałem kogoś przez 5 minut i tylko ty się odłączyłeś, więc zostałeś. No, Mandzio, dokończ, bo nie ten, dawaj. Że jak jesteś imposterem, to masz w prawym dolnym taki przycisk sabotaż i to jest taki przycisk z mapą i możesz gdziekolwiek kliknąć i to zrobić.
Okej, okay, to nie zapałem. Myślałem, że to coś takiego, że musi gdzieś podejść i zrobić to. Dobra, play again. Ale dobra, gierka jest dawaj. Mega, mega dobra, nie? Crewmate. Dobra, dobieramy sobie jakiegoś typa, który będzie mi się działa to tak, że jak jesteś, wiesz, jak jesteś zabójcą, to podchodzisz do kogoś, gdzie jest pusty. Więc nie chcesz dobrą mocno. I walisz go z noża. No kto za debil? Kto zrobił emergency meeting? Patrzol zwołał emergency meeting. Patrzol, co takiego szukał? To jest moja ważna. No myślałem, że to się klika. To kliknął w ten środek, tak? Chciałem wiedzieć, proszę cię. Patrzol, co się stało? No to Patrzol. Spotkanie AA z wami teraz się tłumacz, nie? No bo chciał z Patrzol, no i to porozmawiać. To jest to towarzystwo, Patrzol. Dawaj, ja dawaj. Generalnie... chciał z nami porozmawiać po prostu. Ja generalnie szanuję wszystkie kolory tutaj hełmów, ale blaszka jest zielony, jestem daltonistą, więc co tego zagłosował. Ale co ty masz znowu do dalta? O? Zielony. To zielony jest problem uspokajającym. Zatem mamy już dwa argumenty. Dokładnie. Ja dobra. Z blaszką. Dobra, to teraz tak w skrócie wstrzymajmy się wszyscy od głosu, żeby nikogo jak nie wywaliło. Nie, po prostu się nic nie klika. Nie, tak, czerwony klikasz zamiast. 30 sekund dopiero. 30 sekund. Patrzol, ty ale nie no, Patrzol, nas chyba jakim, jednak... w jakim celu nas zgromadziłeś? Co chcesz omówić tutaj? Patrzol, może ktoś jednak jest. Ja myślę, że tym się zaczyna. Tak, po prostu chłop widzi czerwony przycisk, mówi wciska, nie? To jest... No proste, spotkanie nadzwyczajne. No, czy było na spotkanie, to jest spotkanie. Nie ma co drążyć. Generalnie masz minimapę, światła, masz minimapę i tam masz pokazane zadania, jakie musisz robić. W prawym górnym rogu masz taką ikonkę mapy i tam masz dokładnie zaznaczone wszystkie zadania. No i miałem zadanie, kliknij czerwony przycisk. Koza. Ja zwołtowałem. Co? No nie. Patrzą, nie. Jak się to... Skip vote w drewnie dolnym. A ty teraz zginie, Blacha zginie. Dobra, cisza. Blaszka to z miłości. A może Nexy jest zdrajcą i chciał... A dobra, nieważne. Dobra, odbijajmy się. Możemy włączyć na szybko jakiś ewentualny... Ale nie jesteśmy imposterami. Boże, już za bardzo tryharduję. Dobra, cyk. Electrical? Na spokojnie, możemy się odbić od nich. Jest za duży młyn w tym momencie, żeby ktokolwiek się skapnął. Electrical. Gdzie jest do use'a? Jest, use. Cox. I co? Musimy kliknąć pewnie w momencie... Weźmie może pierdzielność tutaj zaraz. Blaszka. Stałem, że nie, bo jest ich dwójka, więc Cox. Nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. What the hell? Tam spację kliknąć może? Kurde, nie mogę się odzywać do nich, bo będą wiedzieli wtedy, że jestem niewinny, ale... Halo? A, dobra. Już wiem. Fox. Storage. Patrzę obok mnie przebiega, ale na szczęście chyba nie czai za bardzo o co chodzi. Zaha, odbił w drugą stronę git. Dead body report. Znowu Nexę! Znowu Nexę jako pierwszy? Ty tego zabijasz jako pierwszego, dobra, panowie, moje alibi. Przez połowę rundy próbowałem naprawić electrical box, ale nie miałem pojęcia, którym się klika. Tak, potwierdzam. Ja widziałem w lewym dolnym rogu widziałem diabła, widziałem blaszkę i widziałem jeszcze jedną osobę, której nie pamiętam kto to był. Ja mam to samo alibi, że widziałem się Zachą przy elektrowni, jak naprawialiśmy. Ja tak samo teraz przebiegałem obok Zachy i Patrzola, więc... Zacha, Patrzol to samo, na dole byli, lewy dolny. Tak, ja też byłem obok Zachy teraz. Cała runda w jednym pokoju. Czyli zostaje nam Bloody. Bloody! Ja z Bloody, tobą, Mandzio, przypominam ci, Mandzio, że byłem przy Bloody, tobie, tak, byłeś patrzyłem, co robisz. Przez sekundę byłeś, jak byłem na adminowskim, a później poszedłem na dół, a ty poszedłeś na górę. Poszedłem na górze wykonać zadanie i patrzyłem, i gdzie, co robisz to zadanie było po której? Mandzio, po lewej czy jak po prawej chciał, stronie? To bym ciebie zabił. Po lewej czy po prawej stronie? Na samej górze w kafeterii robiłem zadanie. Jakbyś chciał, ale pytanie, czy chciałeś? Właśnie przy kafeterii, ja głosuję na Bloody'ego. Nie jestem zdrajcą, Mandzio, tak, ponieważ jakbym był zdrajcą, to bym się nie patyczkował, tylko bym cię zabił. Bloody, ale wie, jest to Bloody, mogłeś zrobić, no mogłeś zabić Nexę szybko i przyjść do mnie, nie mogłeś nic zrobić. Ale nie zabiłem Nexę, ale jak nie wiem, gdzie był Nexę.
Właśnie nie zabiłem no, Nexa, cały czas... Gdzie, kto zna ściał w ogóle? Ja, cały ja, czas ja, byłem ja, z tobą. Cały czas ja, byłem gdzie, z tobą. Gdzie zginął Mandzio? Gdzie zginął Nexa? Od no. kafeterii po prawą, po prędzej, prawej stronie od kafeterii. To dokładnie poszedł, tam się Bladi mówił. To prędzej Mandzio poszedł i zabił Nexa. Ja chciałem powiedzieć, że jestem ja się wstrzymuję. A osoba, która mnie zabiła, to Szmata! O, mocne słowo. Jak wszyscy wiemy, Nexa mógłby nazwać szmatą tylko jedną osobę, czyli konkurencję, czyli drugiego pieseła, czyli Bladiego. Co? Nie zabiję, Mandzio, cały czas byłem z tobą, jak już to ty mogłeś zabić Nexa i teraz zwalasz tam. Nie, cały czas nie. byłem z tobą, poszedłeś w dół. Nie byłeś cały czas ze mną. Nie był, nigdzie poszedłem tam po drodze nie było. I widziałem się z Blaszką, widziałem się z A ja poszedłem robić zadanie. Ja przytrzymuję. A ciebie gdzie, nikt gdzie nie został, widział. Gdzie został w ogóle Nexa znaleziony? Zacznijmy kafeteria po prawej stronie. Czyli tam, gdzie no, robiłeś no, zadanie, gościu. Ale ta, ja go nie zabiłem, tylko robiłem zadanie, tłumaczę. Ja nie widziałem no, ale ciała. Nikt, no. Ale nikt ciebie nie a widział. Kto znalazł, a kto znalazł to ciało? Ja. Mandzio. No to jak mogłeś znaleźć, Mandzio, to ciało, jak ty poszedłeś w dół? No bo później poszedłem w górę. No to musiał być później zabity w takim razie. Dobra, na mnie zagłosował Bloody i na mnie diabeł zablokował. Okej, okej, dobra. Ja cię nie widziałem, ale znam twoją głowę, przyjacielu. Aha. Bloody was not an imposter. Brawo! Nie. Dobra, o, nie gadamy, niestety. Nie gadamy. Teraz się będzie na mnie mścił na 100% i dlatego będę się cały czas trzymał jego tyłka. Patrzcie na to, jesteśmy... Nie, nie mogę się trzymać jego tyłka, bo on jest impostorem na 100%. Trzymam się Blaszki. Jest dwóch impostorów, trzeba o tym pamiętać. Miki, pobiegniesz za mną. Zacha. Zobaczymy, co się będzie stało. Są dwa questy. Tutaj, po prawej. Okej, Zacha robi questa. Zacha nie fejkuje, Zacha na 100% nie fejkuje, nie ma szansy, żeby Zacha to fejkował. Nie ma najmniejszej szansy, żeby Zacha fejkował. Idziemy do dwóch reaktorów. Imo Zacha jest niewinny, ja bym stawiał, że Mandzio jest jednym traitorem, ale trzeba pamiętać, że nadal mamy jeszcze jednego traitora. Kod. Co tu mi się pokazało? Dół. Dobra, to jest completed. Trzymajmy się z tyłu po prostu. Reaktor. Mandzio, nie dziabnął mnie. Kurde. Ewentualnie mógł to zrobić, bo wiedział, że będę go podejrzewał i teraz się oczyści z zarzutów. Też jest takie podejście. Mandzio jest faveheadem, więc trzeba na to uważać, Max. Nie mam pojęcia, co to ma zrobić. Gdzieś to mam jakiś kod na rozpisane czy coś? Jeden. Od jedynki się zaczyna. 1, 7. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym taskiem. Dobra, 1, 2, 3. A, po prostu mam policzyć. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Task completed. Patrol? Patrol też się oczyścia. My, według mnie to jest Mandzio, still. Zacha mnie goni. Zacha i Miki są we dwójkę. Pójdźmy w tą stronę. Cofnijmy się teraz. Dobra, biegną cały czas. Czyli nikt nie jest zwalnięty tutaj. Na admina. Chodźcie do admina. Pięknie, pięknie, pięknie. Będę w stanie zrobić taska w tym czasie. Fox. Nie chciałbym zostawać z samym tym. Please insert code. Bad read. Try again. Too fast. Try again. Too slow. Slow. What the fuck? A, pamiętajcie też, że jako duchy możecie robić swoje zadania. To też nie powiedziałem tutaj Patrolowi i nie powiedziałem o, dobra, również temu. Wiemy. Patrol żyje. Tak myślałem, tak myślałem. Ale dobra, ładnie zagrane. Akurat was nie podejrzewałem ni cholery. Chociaż się trzymałem, ja właśnie idę i nie mogę ogarnąć. Ja chciałem powiedzieć, że... Idę sobie, robię zadania, widzę jak Mikiego nie zabijam, nie mówię, Miki to ziomek, Miki jest spoko. Poszedł kończę robić zadanie i dostaję nożem plecy. A właśnie zdrajcy mogą robić zadania też? Mogą fejkować, że robią zadania. Nie, zdrajcy mogą pretendować. Ja fejkowałem, na przykład przy karnicy stałem i fejkowałem. A to jest tak, że każdy ma jakby swoje jakieś zadanie, czymś każdy kimś jest, prywatne nie? Zadanie, ale tak, Zacha też fejkheada zrobił, bo fejkował na górze Electrical Boxa. Ja też fejkowałem karnicer. Mechaniki gry już.
Dobra, z dwoma impostorami już nie jest teraz tak ciekawe. Teraz mam nick? Znaczy nie jest tak ciekawe, nie jest tak prosto. Znak zapytania. Ale dobra, jest zielony? Idziemy na dół. Nadal są jakieś znaki zapytania pod tym zielonym. No i to jestem jak ktoś, to ja. Jak ktoś. Okej. Okay. Ja, czyli kto? Jeszcze raz. Miki, jak Miki. A, okej, okay, Miki, dobra. Dobra, pierwszy quest zrobiony. Fix wiring. Idziemy na wiringi. Teraz sobie robimy normalnie questy. Próbujemy biegać na Salosza. Yellow. Bloody. Za bardzo się zatrzymywało na samym początku. Za dużo kminienia jest na samym momencie. Nie wiem, czy on nie będzie fejkował. Pytanie, czy tam jest jakiś quest do zrobienia? Dobra, jak się... O, kto znalazł ciało? Okej. Mandzio pierwszy! Czy to jakaś zdenta poszła? Nie żyje. Poszedłem od was tam i znalazłem zaraz obok tego głównego... Ja jedyne co mogę powiedzieć, że biegłem obok Blaszki i Blaszka nic nie zrobił. Ja byłem po prawej z Bladim. Robiliśmy taski. Ja biegłem obok Zachy chyba. Jakie zadanie robiłeś, diabeł? Ja łączyłem kable. Miałem duadmina i później był drugi kabel. Wydaje mi się, że jeśli diabeł faktycznie robił zadanie, to nie jest on. Ja też robiłem zadanie. Zacha, byłem niedawno niedaleko z Zachy i on też nie grzebał tam w jakimś systemie, więc wydaje mi się, że Zacha pobiegł potem na górę i znalazł Mandzia. Nie, no właśnie ja poszedłem z góry, wiesz, w kierunku kafeterii, nie? Czyli tam zrobiłem o dwa i wyszedłem za kolejną, nie? A stamtąd przyszedł Blaszka. Blaszka przyszedł z kafeterii, bo widziałem, że przyszedł i będę się wracał. Ale ja sobie tego, szedłem koło Nexa i Nexa jakbym... Dobra, jeszcze raz czekajcie, ale... panowie. Gdzie padł, ja Madzio? Ja od ciebie mogę znaleźć tylko tyle, że ja na przykład byłem cały czas w głównym roomie, bo się bałem, I że znowu cię widziałem, mijałem. Dobra, Mandzio, jeszcze na lewo od tego administracyjnego. Na lewo od administracyjnego, to no powiem to tak, Blaszka według mnie jest czysty. Jakie robiłeś Blaszka zadanie? Blaszka jest czysty według mnie. Dlatego, że jak my szliśmy do prawej strony, jak ja poszedłem połączyć kable, mijałem się z Blaszką praktycznie, nie wiem, z 10 sekund przed śmiercią. Więc śmie wątpić, że zdążył kogoś walnąć po drodze. No, ale to ma... nie padł pierwszy, no to wiadomo, że to on jest winny. W sumie racja! To jest Keep Vote? Patrz, on dobra, nie. Co? Super, jesteś. No ja daję skipa. Ja też. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. No, ja tak samo raczej. Za dużo jeszcze jest ten. Najgorzej, że jest dwóch zdrajców. Aha, kto na mnie zagłosował? Czemu pan tak będzie skip, i tak będzie no, bo nie padłeś pierwszy, no. A. Nie pamiętam. To nie było na ciebie, to było na Mikiego. Aha. Wydaje mi się, że Miki z Mandzio poszli. Chociaż nie jestem pewien. To było na Mikiego vote, czy ja na kogo zagłosowałem? Tak, na Mikiego i na... Okay. Na ja przebiegałem obok Zachy. Co? No dobra, tak czy siak jest skip. No dobra, ja już iśla. What the... Prick? Co się stało? Musimy wyłączyć szybko... A, kurde. W momencie, zapomniałe, kiedy zaczyna mrygać czerwone światło, to oznacza, że zdrajca użył sabotażu i wtedy musisz biec tam, gdzie każą ci pobiec, żeby wygrać misję. Okej, okay, dobra. Blady wyłączył, więc Blady jest off. Ale to zawsze może być... Chociaż on może wyłączać. Trzeba pamiętać o tym, że i ten imposter też może wyłączać, kurde... rzeczy. Dobra, trzeci wiring, a nie, drugi, bo tam tego nie zdążyłem zrobić. Git. Uciekamy, idziemy normalnie. Bloody mnie śledzi? Niekoniecznie. Jeżeli będzie Bloody cały czas szedł za mną, to znaczy, że jest lipa. Chociaż Bloody jest czysty według nas. Tak uzgodniliśmy w ostatniej rundzie. I wątpię, żeby był w stanie to zrobić, chyba że jest drugim impostorem, który nikt nikogo nie walnął. Z drugiej strony, wydaje mi się, że tutaj jest quest, a nie tutaj. Chociaż może jeszcze tego questa nie miałem i dlatego mogę nie wiedzieć, że on tam jest. Dobra, wiring zrobione, idziemy robić questy. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Kafeteria góra. Nikogo nie widzimy, więc to jest z jednej strony dobrze, z drugiej niedobrze. Dobra, wiringi skończone, task zrobione. Zobaczmy kolejnego questa, electrical. Blaszka leci tutaj, do medyka. Okej. Okay. Dead body. Kto znalazł ciało? Ja znalazłem ciało. Gdzie było ciało? O! O kurde, no to ładnie. Znalazłem ciało Zachy gdzieś na lewym dolnym górze mapy. Patrol też nie żyje z tego co widać. Tak. Ja teraz jak znalazłem ciało, to wstałem przy Blaszce, więc no... No ja też stałem przy tobie, Miki. Wiecie więc... jaki jest problem w ogóle czy całego Blady tego... Czyli Blady nawet, tak? Znaczy, no, dobra, ja wam mówię tak, ja byłem po prawej stronie, naprawiałem kable, które naprawiałem w ostatniej rundzie i drugie naprawiłem w kafeterii. Jedyną osobę tak naprawdę przez całą rundę, którą widziałem, to był Bloody przez chwilę i Blaszka, który wchodził od lewej strony do medycznego pokoju, więc nie mam też typów żadnych.
Ja dobra, nie byłem z lewej strony wiecie, mapy w ogóle. Jest, najgorzej jest taki problem, bo ja też uważam, że to nie jest diabeł, bo diabeła cały czas widziałem i on nie miał kiedy nikogo zabić. Szedłem praktycznie cały czas za diabełem, potem mnie trochę wyprzedził. Jednak problem tutaj jest taki, że jest dwóch zdrajców i to jest w ogóle problem, bo jeden mnie musi zabijać. Mi się wydaje, że jeśli to faktycznie blaszka nie jest, to jest to Nexe i pan bez smaku, czyli Miki. Aha. Nie, mi się wydaje, że ja to będzie próbuje. Moim zdaniem Bloody w tym momencie próbuje na siebie. Zwłaszcza, że Nexe zawsze był zabijany pierwszy, a teraz nie został zabity. Według mnie, panowie, jest taka sytuacja w tym momencie. Pamiętajcie, słuchajcie, mamy dwóch traitorów, którzy będą musieli też wybrać Volta. Ima Bloody. Bloody według mnie jest czysty. Bloody był po prawej stronie, no praktycznie zaraz ze mną. Chyba Nexe lecimy, co nie? Ja lecę Miki. Ja wołtuję. Miki? No dawaj Miki. Blaszka, bo musimy razem zagłosować. Ima Bloody. Nie wiem, Blaszka, dawaj na Mikiego. Nie, ja widziałem Bloody'ego. Mikiego akurat przechodziłem obok mnie i nic mi kompletnie nie zrobił, więc... No tak, ale to mamy nikt dwóch. Nikt nie zagłosował. Teraz, nikt no i teraz zagramy. Nikt nie zrobił od razu, co nie? Jakby, wiesz, jakby... Dobra, nie jest dobrze, okay, panowie, jest dwóch morderców teraz. No. Bloody i Diabeł zagłosowali tak samo. W sensie, no, no. I ma... teraz już. A, no. A już, sorry? Five HDU, kurde. Tak samo zagłosowali, chociaż nie jesteśmy, się nie komunikujemy. Ajajaj, Nexe. Myślimy głową, a nie dupą, przyjacielu? Dobra, Electrical, Nexe, Cox. Wejdźmy, olejmy go, niech sobie wie, że robimy questa. Cyk. W dupę, nie mam pojęcia, o co tu chodzi w tym pojeszcze trochę. A, to tyle, musi dotrzeć do tego adepta, kozak. Róbmy po prostu questy. Jest Bloody. Wydaje mi się, że to nie jest Bloody, zaufam mu. Miki? Lecę wyłączyć szybko drugi reaktor. A dlaczego był defeat? Czy Bloody padłeś? Bloody został wybity, tak? Ja i Blaszka. Blaszka i Miki. No, czyli takie typy jak na początku, nie? A, to ja sobie myślałem w takim razie. Czyli dobrze myślałem, kurde. Miki, rozłącz się i podłącz się do... A nie, już jesteś, już masz. No dobra, wszystko. Bloody'ego wybiliście podczas sprawdzania, tak? Aha, to w ogóle był najlepszy, bo on kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Tak, oni mnie wybili, nie bo jak ty poszedłeś, to mnie zaraz zabili, co nie? No, nie ja, a ja Blaszkę nagryłem, jak wychodził z wentylacji, nie zdążyłem wam zwiać. A w ogóle zabiłeś kogoś? No zabiłem Pacola. Okay, gorzej, że to była taka sytuacja diabeł, że już nie do wygrania jest. No tak, bo jednego z nas pokonali i już jest dupa, no ja wiem, no. O co chodzi. Szkoda, że też nie mamy bronienia się, no ale nic, no. Trudno się mówi. Dobra, znowu nie jesteśmy imposterami. Pójdźmy na questy. Weapons. Dobra, task completed. Lightowo, 20 kamieni rozwalone, navigation, nawigacja była po prawej stronie. Bloody obserwuje cały czas, niech obserwuje. Zrobimy questy, download data. Chodźmy z Bloody. Z Bloody, kurde, nie wiem, znowu... Znowu mu zaufał, chociaż wiem, że w takich grach się nie ufa raczej Bloody'emu. Ale on się bardzo trzyma, jest taki... Bardzo, bardzo spokojny. Patrzcie, Bloody teraz najprawdopodobniej będzie cały czas siedział ze mną. Task completed. Będzie cały czas obserwował, co robimy. Communications na dole. Chodźmy na komunikację. Jest cisza. Nie chcę się oddalić od Nexe. Poczekajmy, we dwójkę. Są cztery osoby tutaj w pokoju. Poczekajmy chwilę, bo wydaje mi się, że Nexe może być typem, który za mną pobiegł. Pobiegł za mną na dół, okej. Okay. To znalazł ciało. To okay. Znalazł ciało. Chyba byliśmy cztery osoby. Znalazł. A my teraz byliśmy razem, nie? Tak, ale ja to znalazł ciało. Ja, Mańko. Ja teraz ten... nalewałem paliwa, nie? Gdzie było ciało? Kto znalazł ciało? A to nie wiem, ja teraz w tym momencie byłem przy tym dolnym silniku. Nie, nie, to nie, ja nie, Mancio nie znalazł. Znalazł to ciało Nexe. Dobrze, ja nie widziałem ciała. Nexe, ty znalazłeś, czy nie? To Paczo znalazł, przecież jest podświetlony.
Ale ja nie widziałem ciała żadnego. No to jest wywołany. No to było ciało! To jak worek na śmieci wyglądało, taki zielony. No dobra, i gdzie znalazłeś te ciało? Na dole w tym, silniku na dole, dolnym silniku, na dole. Dolny silnik i zaraz po tym jak Nexe szedł na dół i wszyscy z dołu przybiegli, imo Nexe. Bo wszyscy, byliśmy we czwórkę, w jednym pokoju. Cztery osoby byliśmy w jednym pokoju. Mandzio, ja... Ale jesteś pewien odnośnie Nexe, bo Nexe cały czas biegał przy mnie. Ja cały czas biegałem z Bladim i z Mandziem. No nie, nie jestem pewien. Ja cały czas zarzucam po prostu, nie mam tego. Nie mogę biegać ze mną i z Mandziem, ponieważ ja biegałem tam... Ale za każdym razem biegałem obok kogoś. Wcześniej raz byłem obok jednej osoby, raz byłem obok drugiej osoby. My teraz chyba w czwórkę byliśmy w tym samym pokoju. Ja, Tak, byliśmy w administracji na środku. Ale Nexe raczej nie, bo Nexe robił zadanie tam, jak był na przodzie i tam diabeł. No dobra, możemy skipować, no. No nie wiem, ja tak rzuciłem, to jest jedyny, kto mi wpadł do głowy, ale nie osądzam. Może być to ten, to imo skip. Czy miałeś kogokolwiek? Szczerze mówiąc, Jan Miki strasznie podejrzanie się zachowywał. Ja starałem się grupy trzymać w tym momencie, więc... Bo się odcierał. Ja byłem teraz w pokoju z chłopakami wszystkimi, w czwórkę. Tak. No wiem, ja mam Mandzio, Blady i ty. Zabić, co nie? Ja skipuję, ja nie chcę mieć krewetek. Ja też nie chcę. Skip. No dobra, skip. Nexe. Hej, Miki na Nexe. Young Miki. Żmoto! Ej, czyli Young Miki za a, dobra. Young Miki. No dobra, koniec. Dobra, dwóch imposterów. Wydaje mi się, że możemy to wygrać taskami. Tylko będzie się trzymał mocno skupić. Idę na komunikację od razu. Lecę zrobić tego swojego questa i będę się trzymał jednego typa, który według mnie jest niewinny. To jest imo najlepsze wyjście. Communications, dobrze, tu doszedłem. Komunikacja jest na górze. Zróbmy wszystkie swoje taski. I miejmy czyste sumienie, widzowie. Bloody imo jest niewinne, więc będę się trzymał z Bloody. Nexe? Bloody. Cox. Ja już mam wszystkie taski skończone. Emergency meeting. Ja zwołuję! Ja zwołuję! Okej. Okay. Ja zwołuję. Dobra. Ja jestem wręcz przekonany, że Bloody jest... Właśnie nie! Young Mickey jest, ponieważ gonił mnie całą rundę i chciał mnie nie! No właśnie ja tak! Jakie zadania były? Uciekałem... A jakie zadania miałeś do zrobienia w tej rundzie? Bo ja zrobiłem już wszystkie. Ja to nie o to chodzi. Young Mickey mi gonił, nie, dobra, ja Bloody, nie, ale realnie, co zobaczyłem ciebie, rundzie? Zobaczyłem ciebie, więc mam się w ciebie. No żebyś, bo Young Mickey mi gonił i chce mnie zabić, czy ty rozumiesz to? Ja gonił to i chciał mnie zabić, dlatego trzymałem się ciebie, żeby po prostu na twoich oczach mnie zabił jak już. Nie ma opcji, nie ma no opcji. No i jaśnie tak, no. Czyli co? Dlatego... Czyli Bloody, czyli uważasz, że Miki jest zdrajcą, tak? Tak, Jestem w stanie zrobić wołta na Mikiego, tak bym tak po prostu. Dobra, to jeżeli ktoś ma jakieś... Dobra, zróbmy tak, panowie. Nie skipujemy wołta, ten kto ma jakieś dowody na kogoś, niech sobie puści, a ten kto po prostu nie ma nic, to niech się nie odzywa. Może głupi pomysł. Ja mówię od razu, ja dowodów nie mam, jedyne co ten, to z waszych tego tekstów, ja sobie zdanie robiłem. Ja mam pomysł, może mądry, może głupi. Zaha powiedział, żeby głosować na Bloody'ego, zagłosujemy na Bloody'ego, jeżeli to nie Bloody, to zagłosujemy na Zaha. A ja proponuję zagłosować na Young Mickey'ego, jak to nie będzie Young Mickey, to zagłosujcie na mnie, no to jest Young Mickey 100%. Patrzyłem, co robi, zaczął mnie gonić. Ja mówię na Bloody'ego, dobra, stop. Jak na pewno jak umrę... A Mandzio może być drugim zdrajcą natomiast, bo chce mnie się pozbyć teraz. Ginę? To ginę? No to jest Bloody. No, musi być dwóch zdrajców. A na kogo mam zagłosować? Nie będę tym... Nie wiesz, to może nie głosuj. A nie. To ty taki agresywny, kazałeś mi nabijać. Morderką, dlatego. Dobra, Bloody. Głosuję na Mikiego, bo mi każesz. Dobrze, i teraz pamiętajcie, że jak zginę teraz, nie będę tym. Pamiętajcie, no, że. Najwyżej mnie ten zabijecie potem. No pamiętajcie teraz, zapamiętajcie. Zabijecie mnie najwyżej. O! Daj, kurde! A, Bloody, czyli okej. Tak myślałem. Emergency, no to głos nie ma problemu.
Trudno. Ale mi coś tu śmierdzi. Jest mind game znowu. A nie powinniśmy już mówić chyba, albo wezwać to, albo... Nie, no już jest emergency, tak, tak siak. No tak, nie mam nic na swoją obronę, po prostu Miki mnie gonił, dlatego poczułem się zagrożony. Ale jak chcecie, możecie mnie skazać. Aha. Aczkolwiek mówię, że jestem niewinny, więc niestety ta runda będzie przegrana. A znaczy, może Zacha? Może Blad nie potrafi wymienić nawet zadań, które robił, to jest podejrzane, zgadzam się, plus jeden. Bo nie pamiętam, jakich miałem zadań. Dobra, panowie, to ja może tak, trochę wam przeszkodzę, bo jest krzyk. Jakie są argumenty za Bladim i lećmy po kolei. Mandzio, jakie są twoje argumenty za tym, że Bladi jest zdrajcą? Kasa zagłosować na Mikiego bez powodu, Miki był niewinny i Zacha dodatkowo też mówił na Bladiego. Ja nie mam nic dobrego, ja nie mam żadnego dowodu. Dobra, Lekse? Ja to samo co Mandzio, chciałem, no jeden w jednym chciałem powiedzieć. Dobra, Paczol? No dla mnie podejrzane, że nie umie tych zadań wymienić, bo są łatwe. No co ty, nie zwracam uwagi. Jakie miałeś ostatnie zadanie robione? Sam robiłeś jakie? Ja? Nie, Brady. Nie, to jest Brady. Ostatnie zadanie? No nie wiem, coś tam miałem przekręcić. Myślisz, że na to patrzyłem? No myślę, że na pewno patrzyłeś, dobra. A zdrajca w ogóle ma zadania? Bo nawet nie wiem, ma normalnie zadania? O, lol, co? Nie wiem teraz, co się dzieje na zdrajcy. Dobra, tego, totalna. Nigdy nie byłem zdrajcą, dlatego nie wiem. No tak, przecież. Nie, no luz, możecie mnie skazać, pobiorę na siebie pełną odpowiedzialność. No. Dobrze znam tego Bladiego, który teraz mówi. Dobrze znam tego Bladiego. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność, skazujcie mnie, co nie, ale no niestety, no czasami tak bywa, co nie. Byłem przekonany, że Miki był po prostu w poprzedniej rundzie. Ale wołty poleciały szybko. Ja skipuję. No cóż. No jeżeli Bladi, teraz jest Bladi, nie jest Bladi, to jesteśmy w dupie. Ja skipowałem. No jesteśmy w dupie! Oh fuck! Brawo. Czemu nie? Dobra! Jak chcecie, to mnie głosujcie od razu, bo to byłoby nie fair, że ja tu byłem tak przekonany i tak agitowany, więc jak chcecie, to głosujcie na mnie. Ja zwołuję meeting od razu. Musimy, tu musi tryhard lecieć. Mieliśmy tryhardować, to tryhardujemy. O nie. Panowie, kto najmniej gadał w całej tutaj naszej dyskusji? Mamy cały czas dwóch traitorów. Musimy teraz. Jako duchy, ja mogę cokolwiek mówić, czy nie? Dobra, teraz skupienie, panowie. Musimy wybrać jednego traitora. Jeżeli nie wybierzemy w tym momencie, oni pozbywają się po jednym z graczy i jesteśmy totalnie w dupie. Więc tu musimy znaleźć chociaż jednego z traitorów. Mam nawet trzy podejrzenia w sumie. Po pierwsze, Paszel nic nie mówił, to jest też fakt, który dałeś. Po drugie, Zacha w ogóle zwołał pierwsze zebranie, potem okazało się, że dwie osoby, które tam zostały wyłonione, były niewinne. I jeszcze Mandzio, który wstrzymał się od głosu, nie wiadomo czemu. O, ja a mogę powiedzieć... Nie zginąłeś jako pierwszy i wyjątkowo nie zginąłeś jako pierwszy i może akurat jesteś zdrajcą teraz. Mam grę życia, czy możesz mnie zostawić? Ja mogę wymienić każde zadanie, które robiłem, każde. I wiem, że Nexen nic nie mówił całą grę. No Paczol, to ty nic nie mówisz całą grę. No bo ja nic nie mówię całą grę, bo się wstydzę. Co się wstydzić? Co? Dobra, no nie wiem, panowie. Mamy 50-50 czy chance, jeżeli jesteście, wiecie, niewinni. Ale na kogo? Nexen. Nie wiem, Imo, Paczol, sorry, ale nie mam za bardzo dużo dowodów i intuicja, po prostu. Mogę powiedzieć każde zadanie, które robiłem, każde. No to jakie? Dobra, kurwa. Najpierw naładowałem dwa razy tymi baniakami, naładowałem silniki. Potem musiałem zdownloadować jakieś dane, których mi się dwa razy nie udało, bo dwa razy zwołaliście zebranie. On to robił. Druga rzecz jest taka, że Paczol znalazł zwłoki też. Znalazłem zwłoki przy silniku, jak nalewałem ten baniaki, nie? Tylko przy wentylu, jak podróżował. Mandzio, kiedy robiłeś ostatnie zadanie? Swipowałem kartę, a wcześniej robiłem elektryczne, a wcześniej jeszcze musiałem wynieść śmieci i skończyłem swoje zadanie. Widziałem, jak Mandzio robił zadanie, bo ja miałem to samo w admininowym pomieszczeniu, mieliśmy to samo, no. Co to samo, Nexe? Co miałeś? On robił coś tam na ścianie, a ja robiłem coś przy pulpicie. Tam, co robiłeś przy pulpicie? Nie wiem, nie pamiętam. Ale ja pracuję na Nexiaka, bo no. Tutaj śmierć. Co robiłeś przy pulpicie, Nexe? Waliłem twoją starą! No dobra, młody! Pękła psycha! Pękła psycha. Nie, psycha City. To było dobre.
Dobra, trzymamy się, mam wszystkie questy zrobione. Imo. Nie chcę się Zachę trzymać, bo według mnie jest traitorem. Trzymam się Mandzia. Według mnie Mandzia jest czysty. Myślę, że strzaił, o co mi chodzi. Odprowadzam go do questów. What the fuck? Okej. Okay. Porobili nas. Mandzio Faithheada strzelił. Będzie naprawiał razem z tym, żeby się oczyścić z zarzutów. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jestem w stanie ogarnąć, że to jest Mandzio. Tylko muszą znaleźć moje zwłoki. Dobrze, że się trzymają razem, Zacha i Patrol. Wiemy, że nie są traitorami, wiemy, że Mandzio jest ostatnim naszym traitorem. Oby, żeby oni siebie tylko nie zdymali tutaj, bo będzie przypał. Ale chodzą cały czas we dwójkę, Mandzio nie jest w stanie teraz podejść do nich, bo tak czy siak będzie miał cooldowna. Jeżeli Zacha i Patrol będą się trzymać, to wygramy. Dawaj, no Zacha, nie odchodź tylko od tego, proszę cię. Wiktoria. Jak to wyszło? A, skończyło się ten. Wszystkie ale i tak raczej miałeś problem już później, bo Zacha i Patrol się trzymali razem, więc raczej ich było ciężko, żebyś kogoś walnął. Ja zagłosowałem, ale musiałem mieć alibi. To kto był drugi? Mandzio? Ja mnie zabił, bo ja spokojnie. A Zacha jakby sprawdzał po drodze, widziałem. Jak nie umiera na start, to jest to tym. Ale Faithheada tu poleciał. Kurde, szkoda, że te zadania wykończyliście, bo chyba mnie naprawdę bardzo mało osób podejrzewało. Ale nie, no jakbyś teraz już nie miałeś szans. Ostatnie podejście było już tylko ty, bo Zacha i Patrol zostali. Ja zacząłem za dużo gadać. No ty pękłeś, kurde, no. Jakbyś siedział cicho. Ja tak samo jak Mandzio.